Ależ mamy dzisiaj ciekawego gościa, z którym podsumujemy 2020 rok. Powiem tak, bo tu mimo wieku, że dziewczyny wyprowadzą tylu ludzi na ulicę we Wschowie. To jest marzenie każdego lokalnego polityka. Jeżeli się nie mylę, a znamy się od 30 lat co najmniej, z widzenia może nawet od 32. Bo przecież ostatni tekst wiceburmistrza Wschowy, pana Kraśnego, to jest jakiś kuriozum w ogóle. Ja panu Markowi Kraśnemu chcę odpowiedzieć na pytanie, które on zadał w tytule. Tam tytuł był bodajże, komu przeszkadza remont ulicy, tak? No wychodzi na to, że projektantom przeszkadza. Szczęśliwy samorządowiec w stanie spoczynku. Startował w 2014 do Rady Miejskiej i starał się o burmistrza Wschowy. Szczęśliwie lub nieszczęśliwie nie został burmistrzem Wschowy. Nie ma siwych włosów, jak na niego patrzę, więc bardziej mu to chyba pomogło niż zaszkodziło. Opowiadanie się po stronie opozycji demokratycznej jakby nie bardzo była kulawa, dziwna, śmieszna, czasami nawet żałosna. Oczywiście oprócz lewicy, bo lewica wiadomo jest w porządku i tak dalej, ale no, trzeba dzisiaj wszyscy, a szczególnie ludzie samorządu muszą jasno dawać odpór partii Prawo i Sprawiedliwość, bo przecież partia Prawo i Sprawiedliwość powoli realizuje swój program, czyli ubezwłasnowolnienia samorządów. No. Szczęśliwy bloger w stanie spoczynku jest zdania, że obalił dwóch burmistrzów. W różnych kręgach są co do tego różne opinie. Powiem tak, jeżeli będę miał cokolwiek wspólnego z następną władzą w Wschowie, to poproszę ich, żebym ja sam demontował barierki w urzędzie. Naprawdę. Proszę Państwa, to nie jest Luwr, to nie jest Paryż i tak dalej. Ludzie, wiadomo, że jest pandemia, ale co naprawdę ktoś myślał, że wirus COVID jest wielkości piłki plażowej i zatrzyma go ta bramka, no. Nie róbmy sobie żartów, no. A obecnie o jeden level wyżej, czyli redaktor naczelny portalu Wschowa News. I to jest jak gdyby łączona odpowiedź, bo bardzo szybko radni, którzy zostali wybrani na obecną kadencję, a byli radnymi w poprzedniej kadencji, z pozycji, którzy byli w opozycji, z pozycji opozycjonistów, bo ja z nimi siedziałem w tych ławkach, poniżanych, wyśmiewanych itd., itd., natychmiast bardzo szybko wskoczyli buty poprzedników władzy. Czyli Krzysztof Owoc. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry, Rafale, dzień dobry.